Dla nas, jako ogrodu zoologicznego, pierwsze pantery śnieżne, irbisy, które urodziły się właśnie w tej placówce. No i sukces chyba dla całego świata przyrody, bo trzeba powiedzieć, że pantera śnieżna jest gatunkiem skrajnie zagrożonym wyginięciem. Jest kilka tysięcy sztuk w naturze tylko, w ogrodach żyje ich 500 sztuk. Także gatunek koordynowany, objęty programem hodowlanym w Europie. Samiec, czyli ojciec szczęśliwy, ma 3 lata, matka 5 lat. Pochodzi matka z Krakowa, ojciec z Bazylei. No i udało się skojarzyć te dwa osobniki. Zostały też poddane badaniom genetycznym, czy nie są spokrewnione. Także tutaj koordynator wszystko zbadał i stwierdził, że te dwa osobniki powinny być połączone. W styczniu była ruja, samica wykazywała właśnie objawy rujowe, była kopulacja, którą obserwowaliśmy, no i czekaliśmy z niecierpliwością na poród. Udało się, przyszły na świat dwa kocięta, samiec i samiczka. W tej chwili osiągnęły masę, przekroczyły masę już 2 kg. Jeszcze kilka tygodni będą przebywały właśnie w środku, w tym specjalnym pomieszczeniu pod baczną opieką matki. Te kocięta, irbisy, jak zresztą większość większych, tych dużych kotów, rosną powoli, czyli rozwijają się dłużej niż na przykład małe koty. Z tego względu będą musiały zostać z rodzicami około 1,5 roku.